Witajcie w Olesnicy koło Wrocławia. Do nagrania tego odcinka zainspirował mnie fakt, iż bardzo często na parkingu pod Zamkiem Książęcym widzę zaparkowane kampery. I pomyślałem sobie, że skoro jest to moje miasto rodzinne, nagram filmik, w którym podpowiem, co można zrobić ze sobą w Olesnicy podczas krótkiego postoju kamperem. Jeśli zdecydujecie się na postój kamperem na tym parkingu, polecam wam dwa kierunki. Tam za chwileczkę dalej pojedziemy. To jest nazywany przez nas Duży Park, czyli Park na Wałowej, gdzie fajnie jest udać się rowerami. Lub w tamtym kierunku, o, na tym rozstaju dróg, rowerami lub na piechotę, bo zaraz za tymi drzewami jest bazylika. Za bazyliką rynek miejski. Jeśli więc chcecie rozprostować kości i pojeździć trochę na rowerach, to jedźcie w tamtą stronę. Olesnica w ogóle cała usiana jest drogami rowerowymi, ale w tamtym kierunku, w tamtym parku znajdziecie ich naprawdę dużo. Jest tam też duży plac zabaw dla dzieci i boisko do badmintona. W tamtą stronę udajcie się, jeśli chcecie zwiedzić olesiński rynek lub po prostu napić się kawy lub coś zjeść. Wsiadam więc na rower i najpierw pokażę wam kierunek rowerowy. Powoli pod górę wyjeżdżamy z terenu zamku. Pojedziemy sobie do parku. Park Książąt Olesnickich cały usiany jest ścieżkami rowerowymi. Więc możecie sobie wybrać ścieżki mało wymagające, a tam w głębi jest też troszeczkę górek. Sami widzicie, bardzo przyjemna, pełna zieleni wycieczka praktycznie 300 metrów od miejskiego rynku. Sami decydujecie, czy chcecie sobie pojeździć niemal jak po lesie, pogimnastykować się lub pograć w badmintona. Jeśli jesteście dzieciaczkami, to jest tu świetny plac zabaw. Zresztą ulubiony plac zabaw mojej córeczki. Do końca Parku Książęcego i zechcielibyście coś zjeść, to proponuję jackpot. Tak, to jest to nie najładniejsze wejście w nie najładniejszym budynku, ale jest to pub słynący ze znakomitych burgerów, ale zjecie tam również pizzę, sałatki i znakomicie zaopatrzony bar. Z tego miejsca do olesnickiego rynku możecie dojść lub dojechać jadąc na wprost, na pierwszym skrzyżowaniu skręcając w lewo ulicę 3 Maja, która doprowadzi was wprost do rynku, lub zawrócić i skręcić w tą dróżkę w prawo, wjedziecie od razu z powrotem na Błonia Zamku. Zamkową fosą pojedziemy sobie z powrotem na parking. Tą dróżką przy zamku wjedziemy wprost do rynku, ale ja wybieram dla was tą na wprost, wzdłuż murów, ponieważ chcę wam pokazać bramę wrocławską. I dojedziemy wprost pod bramę wrocławską, na której murach widzicie już zapowiedź fantastycznego festiwalu cyrkowo-artystycznego. Najbardziej radosnego święta w tym mieście. A pod tym łukiem jedziemy w ulicę Wrocławską wprost do Olesnickiego rynku. Wybaczcie mi w tej chwili nie tylko mój drżący głos od jazdy na rowerze, ale również drżący ekran. Właśnie rozładował mi się gimbal. Wychodzi niedoświadczenie, nienaładowanie baterii, ale robię to troszeczkę na spontanie. Tak się usprawiedliwię. Olesnicki rynek jest bardzo ładny. Niestety nie ma w nim żadnej restauracji. Są lodziarnie, są kawiarnie, jest sushi bar, ale typowy bar mleczny nie zdołał się utrzymać w tych czasach. Za to jeśli lubicie tosty, to w tej uliczce polecam wam
nazywane przez nas Tosty z Krakusa, czyli z baru Krakus. Jak widzicie, kolejne kawiarnie. A jeśli szukacie typowo polskiego jedzenia, czyli baru mlecznego, to jest takowy nie w samym rynku. Ale gdy wyjedziecie tam tą stronę, skręcicie w lewo, tam właśnie będzie bar mleczny. Jeśli jednak pogoda nie będzie wam dopisywała, a będziecie z dziećmi, to całe pierwsze piętro tego budynku zajmuje plac zabaw, w którym są oczywiście miejsca również dla rodziców. Pod bramę wrocławską. Jeśli macie ochotę na dłuższą wycieczkę rowerową, zakończoną na przykład pobytem na basenie, odkrytym lub zamkniętym, to wystarczy pojechać, jak to się pokazuje, w tamtą stronę. Wiecie co? W sumie chyba tak zrobię, nie planowałem tego, ale przyjadę się z wami dalej. Czyli nadal, trzymając się oczywiście oleśnickich wielokilometrowych dróg rowerowych, pojedziemy sobie wzdłuż ulicy Rzemieślniczej, nad oleśnickie stawy. To jest bardzo fajna, przyjemna ścieżka wiodąca wzdłuż murów obronnych. Ulicą Rzemieślniczą dojedziecie do ronda, ale wcześniej skręćcie w lewo i na wprost ku ulicy Spacerowej. I ulicą Spacerową wjeżdżamy na wspaniały teren stawów oleśnickich. Objechanie stawów to jest jakaś kilometrowa rundka. Ale jeśli chcecie sobie wydłużyć drogę, to za tymi stawami jest jeszcze duży taki leśny teren. My go nazywamy wodociągami, czyli można sobie dołożyć na stan kilka kilometrów. A na końcu tej drogi po prawej stronie jest basen kryty, basen otwarty i bistro akwarium, w którym też możecie sobie zjeść obiadek. Objeżdżając stawy możecie wjechać tę oto dróżkę i dojechać do placu zabaw dla dzieci i parkouru. A stąd, nadal trzymając się drogi rowerowej, możecie wrócić na parking pod zamkiem od drugiej strony. Czyli jadąc wzdłuż rzeczki Oleśniczki. Kończy się właśnie budowa skateparku, więc przy okazji możecie pośmigać na rolkach lub na desce. Dojeżdżacie do starej trasy S8, przecinacie ją na wprost, nadal zmierzając pod Oleśnicki Zamek. Na wprost kolejną ulicę, tym razem wrocławską. O, widzicie, tam jest brama wrocławska. I powoli będziemy wjeżdżać na teren Zamku Książąt Oleśnickich. Po przejechaniu zaledwie 100 metrów ponownie możemy poczuć się jak za miastem. I tą dróżką dojeżdżamy nad kolejny staw. A przed nami Zamek Książąt Oleśnickich, a pod nim nasz parking, do którego dojedziemy sobie. Moglibyśmy na krótko pojechać tędy, a my pojedziemy sobie nieco pod górkę, jeszcze przez park. Trochę pod góreczkę. I w lewo, tym razem z górki, wprost pod zamek. I wyjeżdżając z parku, wjeżdżamy wprost na błonia Zamku Oleśnickiego, tuż przy naszym parkingu. Jak już wspomniałem, rozładował mi się gimbal i nagrywam w tej chwili z ręki. Będzie trochę trzęsło,
i mi też nie będzie najwygodniej. Zabieraj tą rękę. Pokazując wam te kilka miejsc w Oleśnicy, przejechałem, no nie włączałem żadnego, licznika, ale przejechałem tak z doświadczenia, wiem, około 10 km. Bo oczywiście, jeśli nie macie tyle czasu, możecie wybrać jedno z zaproponowanych przeze mnie miejsc, czyli krótka wycieczka do zamku na plac zabaw z dziećmi lub do Jack Pubu na wspaniałe burgery lub pizzę i sałatki, do rynku na kawę lub z dziećmi na zamknięty plac zabaw lub na tą dłuższą wycieczkę, jeśli macie ochotę, na kąpiel w basenie. Mam nadzieję, że tym filmem pomogłem troszeczkę tym, którzy biorą pod uwagę przystanek w Oleśnicy pod Wrocławiem. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tego parkingu lub czy są jeszcze jakieś inne miejsca, w których ewentualnie można się w Oleśnicy zatrzymać wygodnie kamperem, piszcie w komentarzach, na pewno odpowiem. Strasznie tną komary. Żegnam się z wami, uciekam przed nimi. Pamiętajcie o subach, lajkach i dzwoneczkach. Do zobaczenia.